Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak jak już brat Szymon powiedział, moja siostra Ida, jestem od 18 lat policjantką. Dzisiaj nabożeństwo żniwo wielkie powinna być o doświadczeniu swojego powołania. Będę dzieliła się z Wami doświadczeniem cierpienia, ale też tego, jak Pan Bóg mnie z niego wyprowadził. I myślę, że to doświadczenie, też wszystkie inne, wpisują się też w powołanie życia zakonnego, kapłańskiego, życia rodzinnego. Czasami jest tak, że Pan Bóg przychodzi z bardzo trudnymi doświadczeniami do naszego życia, ale nie po to, żeby pokazać człowiekowi, że to jest przekleństwo, ale że to jest błogosławieństwo. Że nie jest to kara za grzechy, ale to jest łaska, w której Pan Bóg oczyszcza serce człowieka i prowadzi go do takiej sytuacji, żeby jego wiara dojrzała. I dzisiaj też dlatego tutaj jestem, żeby tym moim doświadczeniem wiary z Wami też się podzielić. Jak wspomnę, jak wrócę kilka lat wstecz, myślę, że taki ważny dla mnie moment to śluby wieczyste, które już złożyłam prawie 9 lat temu. Ale wtedy myślałam sobie, że moje życie jest już spełnione, szczęśliwe. Pracowałam z dziećmi i wydawało mi się, że tak będzie do końca życia. Że tak będzie, tak? Że właśnie to życie będzie przebiegało w sposób szczęśliwy. Pan Bóg bardzo szybko, bo po już 2 latach od złożenia ślubów, wpisał w moje życie doświadczenie cierpienia i choroby. Najpierw to doświadczenie, kiedy stwierdzono u mnie stwardnienie rozsiane. Bardzo trudne było to doświadczenie, bo właściwie świat zaczynał mi się jakoś trochę walić i wszystko to, co jakoś miałam poukładane w swoim życiu, zaczęło jakby nabierać innych wartości. Bo to, co dzisiaj też słowo powiedziało, że człowiek sam sobie nie wystarcza. I ja tego doświadczyłam, że ja sobie sama nie wystarczę, że jestem w ręku Pana Boga. I to, w jaki sposób dalej moje życie się potoczy, to jest Jego prowadzenie. Perspektywa moja była taka, że no właśnie widziałam ludzi chorych na stwardnienie, więc myślałam sobie, że pewnie za jakiś czas przestanę chodzić, mówić, że będzie bardzo trudno mi żyć w takiej mojej zwykłej codzienności, że pewnie dzieci gdzieś pójdą na dalszy plan, bo nie będę mogła z nimi pracować. Więc z takim jakby przekonaniem też żyłam, ale z drugiej strony każdy dzień, który Pan Bóg mi dawał, był dziękczynieniem i doświadczeniem tego, że On bardzo mnie prowadzi. W międzyczasie były 2 rzuty stwardnienia rozsianego i lekarze postanowili, że włączą mnie w program leczenia. Dostałam zastrzyki, więc no, przyjęłam do wiadomości, że do końca życia będą leki, będą zastrzyki, że tak jakby, że tak będzie wyglądało jakby moje życie. Po 2 jakby latach ta choroba zupełnie jakby ustąpiła. Wydawało mi się, że jest wszystko w porządku, jakoś normalnie funkcjonuje, nie ma żadnych nawrotów choroby. Podjęłam nawet odpowiedzialny obowiązek, bo rozeznałam, że na tyle mam sił, że jakby jestem w stanie podjąć właśnie dyrektorstwo przedszkolu. I to też nie trwało długo, bo po tym czasie 2 lat zaczęło się dziać jakieś bardzo złe rzeczy w moim organizmie. Zaczęły jakieś pojawiać się stany zapalne w organizmie. Nie wiedziałam, co to jest. Bardzo wysoka temperatura. Pogorszyły mi się znacznie moje wyniki. Praktycznie przestawała pracować wtedy moja wątroba nerki, więc powoli no, czułam jakoś, że życie ze mną chodzi, że coś trzeba zrobić, że nie wiem, co dalej.
Pomogli mi wtedy bardzo moi przyjaciele, którzy są lekarzami. Zaczęli szukać jakiegoś miejsca, gdzie zdiagnozowanoby to, co się ze mną dzieje. Przez rok właściwie od szpitala do szpitala jeździłam, badali mnie różni lekarze, nie wiedzieli tak naprawdę, co to jest. Gorączki praktycznie cały czas się utrzymywały. Te zmiany zapalne pod skórą się pojawiały. Więc to było bardzo dla mnie trudne doświadczenie. Takiej niepewności, jakiegoś lęku, przerażenia, co będzie dalej. Po tym roku właściwie takiego chodzenia od szpitala do szpitala dostałam się do Instytutu Hematologii. Tam zrobiono takie szczegółowe badania i okazało się, że mam nowotwór, że mam płoniaka tkanki podskórnej, więc z jednej choroby jeszcze gorszy. I właściwie to był najtrudniejszy jakby rodzaj tego płoniaka, bo chemioterapia była, raczej na niego nie działała, jak pojawiały się, właśnie dostawałam chemię, pojawiały się kolejne zmiany. Więc właściwie kolejny, następny rok spędziłam w szpitalu, przyjeżdżałam na tydzień, czasami na niecały tydzień do domu, żeby trochę wzmocnić organizm, wracałam z powrotem, dostawałam kolejną chemię. I właściwie za każdym razem nowe zmiany się w organizmie pojawiały. Dla mnie niesamowitym doświadczeniem było to, że w polocku beznadziejnej sytuacji ja w sercu miałam bardzo dużo nadziei i chęci do życia. Nie wiem, skąd mi się to brało. Czasami jak osoby z zewnątrz mi mówiły, że jestem taka dzielna w cierpieniu, to ja mówiłam, że to nie za mnie, że to jest doświadczenie, które Pan Bóg mi daje jako ogromną łaskę. Właśnie tego czasu, tego doświadczenia. Mówię, choć po ludzku wydawało się to beznadziejne, to jakoś byłam przekonana wewnętrznie, że Pan mógł mi z tego wyprowadzić, że dał mi życie. Było bardzo dużo takich trudnych, bolesnych też zabiegów. Wiadomo, że chemia też strasznie osłabia organizm, więc też moje życie duchowe, mogę powiedzieć, że po ludzku bardzo osłabło. Ja nie miałam siły na to, żeby wziąć w ręki różaniec, żeby czytać Słowo Boże, żeby modlić się. Tak naprawdę w tym całym doświadczeniu to wydawało mi się, że Pan Bóg jest gdzieś daleko, chociaż mówię wewnętrznie, miałam jakoś to przekonanie, że jestem w Jego ręku. I bywało tak, że w jakichś takich momentach właściwie zbudzałam tylko krótkie akty: Boże ratuj, Boże pomóż, jestem w Twoim ręku. Jakieś takie też moje przekonanie o tym, że kiedy złożyłam ślubę wieczyste, oddawałam się Chrystusowi całkowicie, zupełnie, więc On mnie też w tym doświadczeniu jakby prowadzi. Też bardzo mocno doświadczyłam, co to znaczy modlitwa wstawiennicza. Pewnie po drugiej stronie zobaczę, ile osób się za mnie wtedy modliło. Ale naprawdę to było mnóstwo ludzi, mnóstwo ludzi. Moje siostry też podjęły w całym zgromadzeniu w Polsce i za granicą modlitwę każdego 10 dnia miesiąca, kiedy wspominamy naszą błogosławioną założycielkę Marię Angel Truszkowską, to siostry też za mnie na przyświęta i za jej wstawnictwem się modliły. Mnóstwo kapłanów, mnóstwo sióstr zakonnych klauzurowych, ale też ludzi świeckich. Czułam się czasami jak ten paralityk, którego niosło tych czterech noszach. Że właściwie ja doświadczyłam jakiejś takiej doliny ciemności, a inni mnie nieśli do niego, inni się za mnie modlili. Czasami od sióstr dostawałam takie informacje, czy zdjęcia zrobione z kartką, która wisiała przed kaplicą, podjęte post, modlitwa, jakieś uczynki właśnie w mojej intencji. Więc to doświadczenie jakby bardzo mocno wtedy wpisało się w moje życie, że właśnie niosą mnie inni i że ten, kto zaufa Panu Bogu, naprawdę nie będzie zawiedziony. Kiedy dostawałam już pewnie 8 albo 9 chemię, bo tyle ich było,
to właściwie mój organizm wtedy nie chciał się zupełnie regenerować. Moja wątroba nie chciała pracować, nerki też jakby przestawały, nie podejmowały tej pracy. Więc właściwie lekarze nie dawali mi jakiejś nadziei na to, że ja to przetrzymam, że ja to jakby wytrwam. Przyjechała moja rodzina, siostry. No myślę, że to też był taki moment jakiegoś pożegnania, ale też mojego zmagania się z tym, że nawet przygotowania do tego, że za chwilę może być moment śmierci, także może być taki czas, że Pan Bóg mi to życie zabierze. Chociaż mówię, cały czas jakaś ta chęć do życia, walki dla mnie była. Lekarze później podjęli decyzję, że podejmą przeszczep. Najpierw to było z moich komórek macierzystych, autoprzeszczep. Później przeszczep oddawca. Pierwszy się nie udał. Jeszcze szybciej zaczęły namnażać się komórki właśnie tego chłoniaka. Ale to też był taki moment takiego mojego ogłoszenia, bo przez ten czas, kiedy przygotowywana byłam do przeszczepu, byłam zamknięta w małej izolacji, do której wchodzili tylko lekarze, nigdy więcej. Więc z ludźmi z zewnątrz przez szybę się kontaktowałam i przez domofon albo przez telefon, więc nie było zupełnie takiego kontaktu. Ale to jakby nie wszystko, bo w tym czasie też nie mógł przychodzić do mnie Pan Jezus, nie mógł wchodzić ksiądz, więc nie miałam też Eucharystii, nie miałam spowiedzi, więc myślałam sobie, no, że Pan Bóg zabiera mi wszystko, tak? Nawet siebie samego, jakieś takie doświadczenie Jego bliskości. Ale w tym czasie też przez leczenie i pojawiła się jakaś zaćma na moich oczach, więc trudno było mi widzieć. Z trudnością się poruszałam, ciężko było mi siebie wypowiedzieć, bo uszkodzony też był aparat mowy, więc właściwie wszystko po kolei jakby traciłam, tak po ludzku traciłam. To, co mnie trzymało, to właśnie zaufanie Panu Bogu. I kiedy ten autoprzeszczep się nie udał, to doktor mówił, że ma dalej, będzie przeszczep. Ja mówię, że to już chyba nie ma sensu, także że właściwie no jakby nic nie przemawia za tym, że będzie lepiej. I ona mówi, siostra mi to mówi, trzeba walczyć do tego momentu, kiedy można, tak? Więc podjęty był przeszczep szpiku i wtedy też takie niesamowite dla mnie doświadczenie, bo moim dawcą okazała się moja siostra, mam tylko jedną siostrę i okazało się, że mamy 100% zgodność komórek, więc ona jest potencjalnym moim dawcą. Zadzwoniłam wtedy do niej, zapytałam się, czy może dać mi życie, że daję jej ten czas do tego, żeby się namaściła, nie chcę tak pochopnie, żeby powiedziała. Ale ona zaraz następnego dnia do mnie zadzwoniła i powiedziała, że dla ciebie wszystko. Dla mnie to było bardzo mocne doświadczenie, dlatego że z moją siostrą nigdy nie miałyśmy jakichś takich dobrych relacji. Dwa światy, które jakoś nie potrafiły się spotkać. I to doświadczenie, że to ona da mi życie. Więc pomyślałam sobie, że to jest łaska naprawdę niesamowita Pana Boga. I teraz naprawdę nasze relacje bardzo się umocniły, pogłębiły. Mamy taki dobry kontakt ze sobą. No też się śmieję, że mam jej grupę krwi po tylu latach swojego życia. Zmieniła mi się grupa krwi. Więc noszę jej życie w sobie. To takie dla mnie ważne bardzo. I tuż mija przyszło półtora roku od tego momentu, kiedy przeszczep udał się. I to nie dokonało się, że tak powiem, w jednym momencie. Pan Bóg nie przyszedł i nagle nie dał mi jakby zdrowie, tak? To dokonywało się stopniowo. Cały czas jeszcze do szpitala, biorę leki, ale naprawdę czuję się bardzo dobrze, mam bardzo dobre wyniki, więc widzę, że po ludzku naprawdę jest to niemożliwe, że tutaj bardzo Pan Bóg mocno zadziałał, że doprowadził mnie ze śmierci do życia. I ja nie mogę o tym nie mówić, jakoś tak ostatnio doświadczyłam tego na modlitwie, że to też jest taki moment, kiedy ja muszę mówić o tym ludziom, że
Pan Bóg naprawdę jest żywy i prawdziwy, że On przychodzi do naszego życia, że jesteśmy w Jego ramie. I że bez względu na to, jakie doświadczenia nam daje, na jakie próby nas czasami wystawia, to nigdy nie chce naszego zła. Jakby zawsze walczy o to, żeby dobro zwyciężyło, żeby z tego zła, pozornie beznadziejnej sytuacji, żeby właśnie wyrosło, zaowocowało jakieś konkretne dobro. Kiedy jakoś przygotowywałam się też do tego świadectwa, to był wtorek, uderzyło mnie bardzo słowo z dnia, z mądrości Syracha. I Pan Bóg niejako odpowiada bardzo też, czym jest takie doświadczenie trudu, cierpienia, jakiegoś bólu, zmagania, bo myślę, że każdy z nas z tym się jakoś boryka. Jaką receptę też Pan Bóg daje na takie doświadczenie? On mówi w tym słowie: zachowuj spokój serca i bądź cierpliwy. Przylgnij do Niego i nie odstępuj. Bądź Mu wierny, a On zajmie się Tobą. Zawierz Mu, zaufaj, spodziewaj się dobra. Więc to jest odpowiedź. A potem słowo, które jakby wyjaśnia, dlaczego i po co jest cierpienie. Bo w ogniu próbuje się złoto, a ludzi miłych ogół w piecu uniżenia. Więc myślę, że tu nic więcej nie można dodać. Proszę Was o modlitwę, żebym też to doświadczenie, które Pan Bóg mi daje, też dobrze wykorzystała, żeby rzeczywiście moja wiara wzrastała, żeby moje zaufanie też dojrzewało. Ale też powierzam Panu Bogu wszystkie te trudne sprawy, które Wy nosicie w swoim sercu. Wszystkie cierpienia, z którymi się zmagacie. Może ciemności, w których jesteście, że Pan Bóg naprawdę jest niesamowity, że jesteśmy w Jego ręku i żebyśmy naprawdę nie bali mu się zaufać, bo On działa w sobie zamierzony sposób. Czasami zupełnie inaczej, niż my byśmy planowali, niż byśmy chcieli, ale wierzę głęboko w to, że te doświadczenia, które Pan Bóg nam daje, to cierpienie, które też wpisało się w moje życie, że ono jest potrzebne do mojego zbawienia i do zbawienia każdego z nas. Więc chwała Panu za to i niech Pan będzie uwielbiony w zawodzie.